Jakiś czas temu mogliśmy dowiedzieć się w sieci, że Ubisoft splagiatował flagę pewnej grupy historycznej, a także wszystkie elementy, które znajdują się w grafice koncepcyjnej z kolekcjonerskiej edycji, zostały również skradzione. Dodatkowo dzisiaj w materiale porozmawiamy sobie o Star Wars Outlast, a mianowicie w planetach, które w sumie nie będą tak gigantyczne, jak na początku można było zakładać. Dodatkowo dzięki Red Kitowi możecie teraz stworzyć własnego Geralta. Do studia CD Projekt Red dołączyła scenarzystka, która wcześniej pisała dla Sony i wzmocni ona szeregi sequelu Cyberpunka 2077. I dodatkowo przedstawię wam sytuację, jaka ma miejsce teraz na Steam Next Feście, czyli wydarzeniu Steama, gdzie możemy ograć wiele demówek całkowicie za darmo. Subskrybujcie kanał i zaczynamy. Prawdopodobnie o całym zamieszaniu z Assassin's Creed Shadows mogliście nie usłyszeć, ponieważ ten temat dosyć cichutko przeszedł w świecie gamingu. W każdym razie chodzi o to, że na dwóch grafikach koncepcyjnych znalazła się flaga Sekigahara Tepo Tai, czyli grupy historycznej rekonstruującej bitwę pod Sekigaharą, z czego no Ubisoft niestety nie ma do niej praw, aczkolwiek szybciutko za to wszystko przeprosili. No dobra, może nie tak szybciutko, bo zarzuty o wykorzystanie tego mienia pojawiły się już w czerwcu. Ale jeśli chodzi o formalne skontaktowanie się z Ubisoftem, no to grupa skontaktowała się z nimi 3 lipca. Na Twitterze Ubisoft Japan możemy przeczytać oświadczenie, gdzie Ubisoft po prostu się kruszy i przeprasza grupę za to, że wykorzystali ich flagę. Powiadomienie dotyczące gry Assassin's Creed Shadows. Otrzymaliśmy skargi dotyczące flagi stowarzyszenia Sekigahara Battlefield Hospitality Association Sekigahara Gun Corps, użytej bez pozwolenia w dwóch publicznych grafikach koncepcyjnych. Dano nam możliwość przeprosin organizacji, a oni to zaakceptowali. Grafika nie będzie już używana ani rozpowszechniania, z wyjątkiem umieszczenia w książce z grafiką zawartej w edycji kolekcjonerskiej. Serdecznie przepraszamy za tę sprawę. Mimo tego, że sprawa się rozwiązała, na Twitterze pojawił się ostatnio jeszcze jeden wątek, który zarzuca kopiuj-wklej deweloperom z Francji, ponieważ, jak możemy zauważyć na jednej z grafice, którą udostępnił gość z plikiem podłoga 404NF, większość rzeczy znajdujących się na jednej z grafik koncepcyjnych to żywcem kopiuj-wklej z jakichś różnych postaci historycznych bądź grafik, które wcześniej były znane ludzkości. Jak możecie zauważyć, grafika ta jest oparta na prawdziwych fotografiach i nie mam tutaj na myśli żadnej inspiracji, ponieważ niektóre rzeczy są wklejone dosłownie 1:1. To też trzeba przyznać, że osoby, które jakby znalazły te rzeczy w grafice koncepcyjnej, mają bardzo spostrzegawczy wzrok, ponieważ niektóre rzeczy są tutaj takie malutkie, że nie wiem, jak oni to zauważyli. Tutaj Gostek wiezie wóz, a tutaj mamy bardziej przybliżone to wszystko. No i jakby to jest ta grafika, no szczerze mówiąc wygląda dosłownie 1:1. Tak samo na przykład tutaj babka sobie gra na gitarze, też ją bardzo ciężko jest zauważyć ogólnie tutaj, ale babka sobie gra na gitarze i tutaj jakby grafika oficjalna to też jest ta sama babeczka i dosłownie wygląda tak samo. Tutaj mamy na przykład wachlarz, spoko. Tutaj tak samo ziomek maluje wachlarz, ma wachlarz. Tutaj ta babeczka, najlepsze jest to, że praktycznie jej nie widać, no nie? I ona jest tam schowana strasznie. Stoi tutaj przybliżona, możecie zauważyć, i obok niej, no dosłownie to samo. Także widać, że deweloperzy się na troszeczkę nie wytrudzili i poszli po najprostsze linii oporu. Zobaczymy, co wywiąże się teraz, ponieważ nie dość, że przed chwilą przeprosili grupę historyczną, to teraz znowu będą musieli przepraszać. Jakoś tego nie widzę, ale będziemy śledzić i zobaczymy. Co do Star Wars Outlast, no to na szybciutko powiemy sobie o planetach, ponieważ niedawno Julian Gerighty, czyli reżyser kreatywny tego projektu, przyznał w wywiadzie, że planety w grze raczej nie przygniotą nas rozmiarem. I szczerze przyznam, że ja się z tego powodu cieszę, ponieważ jeśli mają pomysł na rozwinięcie jeszcze bardziej jakiejś tam planety, no to nie ma co pakować tam takich rzeczy powtarzalnych, tylko po prostu myśleć nad innymi planetami, a tą na przykład zostawić w spokoju, jako taką mniejszą czy coś w tym stylu. Z tego co możemy się dowiedzieć, przejechanie od jednego końca mapy do drugiego nie powinno zająć więcej niż 5 minut. Te 5 minut dotyczy sytuacji, gdy całkowicie po prostu ominiemy aktywności poboczne, także przeciwników, którzy będą stać na naszej drodze, a podążać będziemy jedynie za główną linią fabularną. Zajmie to 4 lub 5 minut, jeśli przejdziesz bez żadnej przerwy. Nie brzmi to na zbyt dużo, ale jeśli zaangażujesz się w grę, to z łatwością zostaniesz rozproszony. Nie chcemy, aby wszystko było wielkie tylko dla samego rozmiaru. Chcemy, aby lokacje były zwarte, atrakcyjne i aby zawsze proponowały różne aktywności. Tak więc przemierzanie całej planety ma być przygodą. Chodzi o to, żebyś był zaangażowany, gdy wsiadasz na speedera i chcesz przejechać z jednego końca mapy na drugi. Dajcie znać, co wy sądzicie o takim podejściu. Jak dla mnie jest to ok, zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu, ale lepsze takie coś niż po prostu dawanie tego samego dungeona przez, nie wiem, co jakiś tam kilometr na mapie. Czas przejść w tym materiale do segmentu CD Projekt Red, ponieważ mamy tutaj dwa newsiki i zaczniemy sobie od pierwszego, a mianowicie w Wiedźminie 3 możecie teraz stworzyć własnego Geralta. I to wszystko dzięki oczywiście Red Kitowi, który no nie da się ukryć, ale wynosi teraz Wiedźmina 3 na wyższe tory. Dokładnie mówiąc, chodzi o modyfikację Custom Player Characters, która umożliwia rozgrywkę własnym Wiedźminem lub, co ciekawe w tym miejscu, czarodziejką. Także ponieważ do wyboru macie Triss, macie Yennefer, które wszystkie mają właśnie różne swoje własne czary. Kiedy zainstalujecie już modyfikację, po wejściu do gry otrzymacie
tutaj możliwość zaprojektowania głównego bohatera od zera, korzystając ze wszystkich modeli postaci obecnych w grze. Używać także możemy dwuplanowych postaci, także jeśli macie w planach użyć, powiedzmy, Dijkstry jako głównego bohatera, proszę bardzo, możecie jakby to zrobić na luzie po prostu. Albo po prostu możecie zagrać też Emhyrem, tak jak na przykład macie w tym momencie tutaj na ekranie, na luzie. Twórca moda, co ciekawe, postanowił zrobić krok dalej, jeśli chodzi o stworzenie własnej postaci, dzięki czemu możemy wybrać jedną z trzech klas: Wiedźmina, Wiedźminkę, a także Czarodziejkę. Jeśli chodzi o te pierwsze dwa zestawienia, no to różnią się tylko zestawem animacji, ale trzecia otwiera już naprawdę sporo nowych możliwości, ponieważ pamiętajmy, ale w Wiedźminie nie mieliśmy styczności grać jako czarodziejka, a ta modyfikacja pozwala nam. Będąc czarodziejką, no nie walczymy już mieczem, tak jak to właśnie było w przypadku Wiedźmina, a czarami, takim jak Igni, Irden, Art. No, myślę, że jeśli graliście w Wiedźmina, to czary te są po prostu wam znane. Jak możemy zauważyć obecnie na materiale, kiedy wcielimy się chociażby w taką Yennefer czy Triss, możemy miotać błyskawicami, tworzyć tornada, które będą pokonywać graczy, spowalniać czas, czy po prostu zmieniać się w zwierzęta. Jako taki malutki smaczek, to możemy też zmieniać kolor rzuconych zaklęć, a autor modyfikacji przygotował też dla graczy specjalne zadania, dzięki którym możemy rozwijać nowe, wprowadzone przez niego umiejętności. Czas przejść teraz do Cyberpunka 2077, a mianowicie do osoby, która dołączyła do szeregów sequelu tej produkcji. Projekt Orion, ponieważ tak nazywa się sequel Cyberpunka 2077, jest obecnie w trakcie prac i coraz więcej osób dołącza do ekipy, aby wyszedł on na coraz wyższe tory i stał się po prostu totalnym gigantem w branży. Dlatego też CD Projekt Red zatrudnił osobę, która pomoże właśnie studiów wejść na te wyższe tory. Nie wiem, ile razy już powiedziałem dzisiaj w odcinku, że coś wynajdzie na wyższe tory, ale chyba za dużo. Dlatego też od lipca 2024 roku w studiu na stanowisku starszego scenarzysty pracuje Mary Kinney, czyli pani, która poprzednio zatrudniona była w studiu Insomniac Games jako zastępca reżysera narracji, gdzie odpowiadała m.in. za fabułę Marvel's Wolverine. Była ona też autorką scenariusza do dwóch znanych ekskluzywów Sony, takich jak Marvel's Spider-Man Miles Morales, a także Ratchet i Clank Rift Apart. Mianowicie do jej obowiązków należy kreowanie historii, pisanie dialogów, a także tworzenie postaci oraz questów, więc w sumie nic dziwnego, patrząc na jej stanowisko, ponieważ przypominam, jest starszym scenarzystą. Czas przejść do ostatniego newsa, mianowicie do afery, jaka jest ostatnio w internecie ze Steam Next Festem, czyli festiwalem niejako, dzięki któremu gracze mogą pograć w gierki od deweloperów niezależnych całkowicie za darmo bądź po bardzo niskich cenach. Takowe wydarzenie jest już prowadzone przez Steama od naprawdę wielu lat i afera, jaka ma miejsce obecnie, zdarzyła się pierwszy raz. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli jesteś ekipą indie i chcesz zaprezentować swoją grę światu, no to idziesz właśnie na takiego Steam Next Festa. Kiedy zaprezentujesz światu swoje demo, no to jest szansa, że ciągnie on uwagę sporej liczby osób. Niestety, ale z każdym rokiem tych tytułów, które zmierzają na Steama, jest coraz więcej, dlatego coraz ciężej jest dotrzeć do większej publiczności. No chyba, żeby nie trzymał się pewnego algorytmu. Tom Francis, czyli niezależny deweloper odpowiedzialny za Tactical Brief Wizard, w rozmowie z serwisem GamesRadar Plus określił, że wypuszczenie demówek na Steam Next Feście jest czymś ala dziwnym wyścigiem zbrojeń. Valve wpadło na pomysł pewnego algorytmu, który pomoże określić, jakie typy produkcji obecnie przyciągają uwagę użytkownika w danym momencie. Zdaniem Francisa, podejście to jest w ogóle niepotrzebne, a gracz sam powinien wybierać, w co chce zagrać i w jakie kategorie, a także typy produkcji chce sięgnąć, ponieważ podstawianie danego tytułu mu pod nos jest po prostu niefajne. Wychodzi więc na to, że wiele osób, które obecnie znajdują się na festiwalu, po prostu idą za trendami i niektórzy no nie robią tych swoich gierek po prostu z serca, a po prostu robią tylko po to, aby się wybić, i jest to jakiś sens, ma to coś w sobie, ale to moim zdaniem zabiera trochę ducha takiego własnego deweloperskiego serca. Dzięki za oglądanie materiału, widzimy się w kolejnych odcinkach. Servus.